Jeżeli Barleyowi skończy się amunicja, to znika butelka z jego dłoni. Jak Tara jest w lobby i ją obrócimy, to z drugiej strony karty nic nie ma. Daryle, możesz wyjść za mapy na showdown, a mapa to Island Invasion. Siemanko, z tej strony Seedrox, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, drugim już odcinku Pogromców Mitów Brawl Stars. To co zrobiliście z wyświetleniami, lajkami oraz komentarzami pod poprzednim filmem tej serii przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bardzo wam za to dziękuję. Strasznie się cieszę, że ta seria wam się tak spodobała. I w związku z tym w dzisiejszym odcinku przychodzę do was z kolejnymi 10 mitami, które sprawdzimy. Mity są naprawdę bardzo ciekawe, więc oglądajcie do końca. W górę pod tym filmem, zasubskrybujecie koniecznie mój kanał. I to jest najważniejszy punkt, bo w tydzień na tym kanale wbiliśmy ponad 50 tysięcy subów i jak tak dalej pójdzie, to do końca miesiąca będzie 100 tysięcy. Subskrybujcie kanał nie tylko po to, żeby zgarnąć megaboxa, ale również po to, żeby nie przegapić jutrzejszego filmu, w którym będę otwierał całą masę skrzynek, które zdobyłem w trakcie tego tygodnia. No i poza lajkiem oraz subem napiszcie na dole jakikolwiek komentarz. Może być to cokolwiek, może być to na przykład propozycja mitu do kolejnego odcinka, który chciałbym sprawdzić i tak byłoby najlepiej. Ale jeśli nie macie w głowie żadnego mitu, napiszcie cokolwiek, byle jaki komentarz, każdy komentarz bierze udział. Jeżeli Barleyowi skończy się amunicja, to znika butelka z jego dłoni. Na sam początek bardzo ciekawy mit, wielkie dzięki za jego podesłanie. Mam jak widzicie wybranego Barleya, odpalamy sobie Friendly Game'a i zaraz moi drodzy zobaczymy, czy ten mit będzie potwierdzony. No dobra, meczek jak widzicie się rozpoczął, niech sobie boty idą do przodu, a my słuchajcie rzućmy Barleyem 3 te koktajle i jak widzicie faktycznie z jego dłoni znika buteleczka. Upewnijmy się raz jeszcze, uwaga, raz, dwa, trzy i zwróćcie uwagę, że w swojej dłoni Barley faktycznie w momencie, gdy ma wyczerpany cały pomarańczowy pasek, nie trzyma nic. W momencie, gdy ten pierwszy pomarańczowy pasek mu się zapełni, to w jego dłoni, jak widzicie, pojawia się butelka. To może oznaczać tylko jedno, mit potwierdzony. Super atak Poco leczy wieżyczkę Jessie. Kolejny bardzo ciekawy mit, ten będzie trochę trudniejszy do sprawdzenia, bo będziemy słuchajcie potrzebowali stworzyć taką gierkę, w której poza Poco, którym my oczywiście będziemy i którego w tym momencie już sobie wybieram, będziemy musieli trafić na Jessie w naszej drużynie. Uwaga, niestety w naszym teamie słuchajcie nie ma Jessie, jest Colt i jest El Primo, także wychodzimy i próbujemy raz jeszcze. Próba numer dwa, sprawdźmy, niestety znowu nie ma Jessie. Okej, znowu exit. Okej, sprawdźmy, czy tym razem jest. Słuchajcie, tym razem udało się trafić Jessie. Jessie, jak widzicie, pojawiła się razem z Nitą obok nas. No i teraz pozostaje nam tylko naładować nasz super atak. No i poczekać, aż Jessie rzuci swoją wieżyczkę. Super atak mam już naładowany, także teraz wszystko zależy od Jessie. No dawaj, Jessie, rzucaj wieżyczkę, bo czas się kończy. Czy Jessie rzuci wieżyczkę? Rzuciła wieżyczkę. Uwaga, poczekajmy, aż będzie miał obrażenia. Uwaga, próbujemy uleczyć. Pyk! I jak widzicie, niestety, wieżyczka nie zwiększyła liczby swojego życia. W takim razie, mit o balony. Trzeci mit w dzisiejszym odcinku dotyczy legendarnej postaci, której niestety nie mam, ale żeby sprawdzić ten mit, chyba nie musimy jej posiadać. Wystarczy, że wejdziemy, słuchajcie, do listy brawlerów, klikniemy sobie na Leona i zwróćcie uwagę, że coś mu tam z tej kieszeni faktycznie wystaje. Zmieńmy sobie skina, w sumie nie ma na co zmienić, ale cofnijmy na tego podstawowego i zwróćcie uwagę, w momencie, gdy on wyciąga rękę, to wtedy ewidentnie widać, że tam w środku coś jest. No wygląda to jak papierek od cukierka. Sprawdźmy raz jeszcze i chyba faktycznie tak jest. On ma w buzi lizaka, więc tam jest albo papierek po lizaku, albo jakiś cukierek. Gdybym miał tego Leona, to pewnie byłoby to trochę lepiej widać, bo w menu głównym moglibyśmy sobie go troszeczkę obrócić i zobaczyć, co tam dokładnie jest. To sprawdzimy, jak już Leona odblokuje, ale póki co wydaje mi się, że mit potwierdzony. Xiaomi Redmi Note 7 to najlepszy smartfon do 1000 zł dostępny na rynku. Okej, wiem, że nie jest to nic związany z Brawl Stars i przyznaję się bez bicia, że sam go wymyśliłem i sam go napisałem, ale od ponad tygodnia, słuchajcie, testuję nowego Xiaomi Redmi Note 7 i jest to telefon tak dobry, a przy okazji tak tani, że no muszę wam go pokazać. I spokojnie, kolejne mity będą już dotyczyły Brawl Stars. Xiaomi Redmi Note 7 dostałem w bardzo ciekawej wersji kolorystycznej, w której plecki tego telefonu mienią się w odcieniach niebiesko. Poza tym, że bardzo ładnie wygląda, ma on również bardzo dobrą specyfikację. Po pierwsze, prawie bezramkowy wyświetlacz 6,3 cala o rozdzielczości Full HD+. Po drugie, podwójny aparat z tyłu, z czego jeden posiada 48 megapikseli, a drugi dodatkowy 5 megapikseli. Po trzecie, procesor Qualcomm Snapdragon 660, który nadaje się idealnie do grania nie tylko w Brawl Stars, ale również w inne, bardziej wymagające gierki. Po czwarte, bateria o pojemności 4000 mAh. I po piąte, co bardzo ważne, w wersji, którą ja dostałem, mamy 4 GB RAMu oraz
64 GB wbudowanej pamięci, a to co jest najważniejsze to cena tego telefonu. To wszystko co przed chwilą wam wymieniłem kosztuje, uwaga, 899 zł. Cena jest po prostu nieprawdopodobna, Xiaomi po raz kolejny pokazało, że Xiaomi lepsze i jeśli szukalibyście jakiegoś nowego, taniego, ale bardzo mocnego telefonu do 1000 zł, to weźcie pod uwagę Xiaomi Redmi Note 7, a jeśli chodzi o nasz mit, czyli o to, że jest to najlepszy telefon do 1000 zł obecny na rynku, no to mit oczywiście potwierdzony. Jak Tara jest w lobby i ją obrócimy, to z drugiej strony karty nic nie ma. Sprawdźmy, na szczęście Tarę posiadam, mit bardzo, bardzo ciekawy, po raz kolejny wielkie dzięki za jego zaproponowanie w komentarzu. Mamy Tarę, mamy jak widzicie trzy karty, które trzyma w lewej dłoni. Uwaga, spróbujmy ją odwrócić i sprawdźmy, czy coś tam będzie. Jak widzicie, karty są białe. Ani w kartach, które trzyma w lewej dłoni, ani w tej karcie, którą trzyma w prawej dłoni, a właściwie talii kart, którą trzyma w prawej dłoni, nie ma żadnych symboli, czyli po prostu mit potwierdzony. Jak mecz na Game Grab się zakończy i nie oderwiesz palca od joysticku celowania, to postać będzie mogła nadal celować. Kolejny bardzo ciekawy mit, chodzi chyba o to, żeby rozpocząć celowanie przed upływem czasu, a potem sprawdzić, czy po upływie czasu nadal tym celownikiem będziemy mogli ruszać. No dobra, jestem słuchajcie w takim razie na Game Grabie, mamy gierkę z botami, wziąłem sobie Poco, bo Poco lubię na tym trybie chyba najbardziej grać. Poczekamy sobie teraz do końca, no i zobaczymy, czy faktycznie po upływie czasu będziemy mogli nadal tym celownikiem ruszać. Dobra, mamy odliczenie, zostało 11 sekund. Jak widzicie, mam już tutaj celowanie odpalone. Nie będę go puszczał aż do końca czasu i dopiero po upływie ostatniej sekundy sprawdzimy, czy będzie można ruszać. Uwaga, czas minął i jak widzicie, faktycznie celownikiem można ruszać, ale jeśli puszczę, no to niestety nie strzelamy. Ale o strzelaniu nie było mowy, chodziło tylko o to, że po upływie czasu tym celownikiem dalej możemy ruszać, dalej możemy celować. No i wygląda na to, że faktycznie tak jest, czyli mit potwierdzony. Bo w swoim łuku nie ma cięciwy. Znowu bardzo ciekawy mit, ja niestety bu jeszcze nie posiadam. Mam w tym momencie, zwróćcie uwagę, 2696 pucharków, także brakuje mi troszkę ponad 300, żeby tę postać odblokować. Ale sprawdźmy, czy będziemy w stanie sprawdzić ten mit bez jej posiadania. I chyba wygląda na to, że faktycznie bu w swoim łuku nie ma cięciwy. A przynajmniej tak to wygląda, sprawdźmy. Zwróćcie uwagę, że no tutaj ja nigdzie tej linki od łuku nie widzę. Chyba wydaje mi się, że ten bu naciąga te strzały bez żadnej cięciwy. Jestem ciekaw, czy gdybyśmy mieli odblokowaną tą postać, to byłoby to lepiej widać na przykład w trakcie gry. Ale z racji tego, że tej postaci odblokowanej nie mam, to musimy, słuchajcie, posiłkować się tym, co w tym momencie widzimy. Z tego, co ja widzę, cięciwy w tym łuku faktycznie nie ma. Nie ma tej linki, która łączy dwa końce łuku. Czyli wygląda na to, że kolejny mit potwierdzony. Daryle, możesz wyjść za mapy na showdown, a mapa to Island Invasion. Daryla, jak widzicie, na szczęście posiadam i chyba wiem, o co w tym micie chodzi. Jakiś czas temu był pewien błąd, to było kilka miesięcy temu, w którym można było Darylem wylecieć za mapę i się tam po prostu zatrzymać. Wydaje mi się, że ten błąd jest już przez Supercella naprawiony, ale upewnijmy się, sprawdźmy, czy faktycznie tak będzie. Weźmy sobie tryb showdown, mapę Island Invasion, ok? Mamy tutaj po lewej, weźmy sobie tryb solo, no i sprawdźmy, czy ten błąd dalej działa. Okej, okay, mecz się rozpoczął, nie będziemy tutaj oczywiście grali. Mogę sobie jedną skrzynkę z nudów rozwalić. Poczekamy, aż Darylowi załaduje się ult. O, tam jakiś Dynamite się do nas zbliża. Okej, okay, oglądałem filmiki na YouTubie. Wiem mniej więcej, jak trzeba się odbić, żeby to zadziałało. Zróbmy, słuchajcie, coś takiego. Pyk. I sprawdźmy, czy gdzieś Daryl się zatrzyma. Zatrzymał się, ale dopiero jak widzicie po powrocie na ląd. O, tutaj słuchajcie, mamy bo możemy sprawdzić przy okazji poprzedni mit. Z tego co widzę, faktycznie, zwróćcie uwagę, nie ma on w swoim łuku cięciwy, czyli tamten mit dobrze, że potwierdziliśmy. Okej, mamy załadowany, słuchajcie, super atak. Uwaga, spróbujemy odbić się tym razem w ten oto sposób i sprawdźmy, czy zatrzymamy się gdzieś za mapą. No niestety, znowu wróciliśmy na ląd. Oznacza to mniej więcej tyle, że Supercell naprawił jakiś czas temu ten błąd, czyli mit kiedyś byłby potwierdzony, ale dzisiaj mit obalony. Po śmierci Barleya jego superatak przestaje zadawać obrażenia. Kolejny mit związany z Barleyem, tym razem sprawdzimy go na showdownie, ale oczywiście jako friendly game'a. Tylko, że wiecie co, wybierzemy sobie może tym razem showdown, ale w trybie duo. Tutaj będzie chyba najłatwiej to wszystko sprawdzić, naciskamy play, no i zaraz zobaczymy, czy faktycznie po śmierci Barleya ten super atak, który wypuścił, przestaje zadawać obrażenia. Dobra, mamy Shellkę, uwaga, rzucamy super atak, niech mnie zabiją i sprawdźmy. Obrażenia były zadawane, chyba wydaje mi się były zadawane. Dwa razy zabraliśmy, znaczy zabraliśmy i Shelly i Jessie po 1237 chyba 7 obrażeń. Niestety Shelly odsunęła się na tyle, że nie było tego dokładnie widać, także spróbuję zrobić to raz jeszcze. Okej, dobra, mamy super atak, rzucamy to w Bulla. No i Bull niestety znowu uciekł, oj, ciężko będzie to sprawdzić. Dobra, tutaj Shelly rzucamy, pyk. Czy
Shelly we mnie wejdzie, okej? Okay? Jak widzicie, Shelly jest centralnie w moim ulcie i ewidentnie obrażenia były zadawane. Czyli faktycznie zarówno za pierwszym, jak i trzecim podejściem zadawaliśmy po śmierci obrażenia, ale w micie było napisane, że po śmierci Barleya jego superatak przestaje zadawać obrażenia. No ewidentnie nie przestaje zadawać obrażeń, więc mit obalony. Poco podczas stania w miejscu gra na gitarze, a gdy atakuje, to robi ruch ręką. Najłatwiej będzie to chyba zobaczyć na Gemgrabie. Mam, jak widzicie, meczyk w tym momencie już rozpoczęty. Uwaga, ustawmy się tak, żeby było widać tutaj, co robi Poco w kamerze. I teraz, jak widzicie, gra ewidentnie na gitarze. W momencie, gdy stoi, nudzi mu się gra na gitarce, a gdy atakujemy, to faktycznie tą dłoń z gitary podnosi. Upewnijmy się, czy faktycznie teraz na gitarze sobie gra, pyk. Jak widzicie, dłoń jest podnoszona i w momencie, gdy dłoń jest podniesiona, on wypuszcza z siebie te wszystkie nuty. No ewidentnie, poza tym atakiem, Poco nie przestaje na gitarze grać, także mit potwierdzony. I to były już wszystkie mity, które chciałem sprawdzić w dzisiejszym odcinku. W komentarzach piszcie koniecznie mity do kolejnego materiału, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka Pogromców Mitów Brawl Stars, który pojawi się dokładnie za tydzień, czyli w następną sobotę. A jeśli chcielibyście w kolejnym odcinku wygrać Megaboxa, to przypominam, like, sub oraz na dole jakikolwiek komentarz i wtedy macie szansę. Z mojej strony to tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia!